Dzień dobry, dzisiaj jest 18 września. Zbliżamy się powoli do końca sezonu uprawowego. Rośliny są już ogłowione. Oglądamy odmianę hakumaru. Pokazujemy ją Państwu przez cały sezon uprawowy, żeby przyjrzeć się, jak ta roślina radzi sobie w różnych gospodarstwach, w różnych porach sezonu. Do tej pory owoce zachowują swoją wielkość, fajnie przetrwały lato. Są duże, zwykle zostawia się 4 owoce na gronie, no czasami zdarza się, że 3 w czasie tych upałów, które mieliśmy w sierpniu, bo rzeczywiście pogoda była bardzo trudna. Hakumaru w zasadzie nie ma suchej znielizny, to są jakieś pojedyncze owoce, nie jest tego wiele, ale to się zdarza praktycznie w tej chwili wszystkim odmianom przez ten nasz sierpień. Proszę zobaczyć, cały czas wyrównanie owoców jest ładne, owoce są dobrze dopełnione i tutaj do góry roślina również całkiem nieźle sobie poradziła z wiązaniem, nawet pod koniec sezonu uprawowego. Ładne 3-4 owoce. Hakumaru przez cały sezon utrzymuje dobrą zdrowotność. Jest to odmiana, która ma odporność na mączniaka prawdziwego. Także ta choroba nie stanowi problemu, to jest rzeczywiście bardzo potrzebne w gospodarstwach. Jest mniej oprysków dzięki tej odporności. I proszę zobaczyć, jak rośliny wyglądają pod koniec sezonu uprawowego, prawie koniec września. Rośliny są zdrowe, mają ładne zielone liście, praktycznie jak wiosną. Dobre wiązanie, dobra jakość, dobra odmiana. Owoce hakumaru przez cały sezon utrzymują swoją wielkość. Również po tak ciężkim lecie, jak mieliśmy, zachowały swoją wielkość, zachowują trwałość, twardość. Również kupcy chwalą sobie ich smak. Zaczyna się ta podmiana przyjmować na naszym rynku i zaczyna być szukana przez odbiorców. Hakumaru sobie przekroimy i zobaczymy, jak wygląda w środku i jaki ma brix. Ładny kolor. Ładnie wypełniony. Pięć zero.